Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa. Zapraszam na program Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. A w naszym studiu dzisiejszego wieczoru goszczą panowie redaktorzy. Pan doktor Andrzej Mazan, felietonista naszego dziennika. Witam, szczęść Boże, panie doktorze. Witam, szczęść Boże wszystkim. Cieszę się, że może pan być już z nami w studiu. No, ja też się cieszę, że możemy być razem. Tak, też się cieszę z tego, że razem z nami się w studiu jest pan redaktor Sławomir Jagodziński, nasz dziennik. Tak. Wiara Ojcu, witam, szczęść Boże. Oczywiście powiększam tą radość swoją radością. Tak, miejmy nadzieję, że będziemy w ten sposób rozmawiać jak najdłużej i czwartej fali pandemii nie będzie. Ale naszą dyskusję rozpoczniemy od sensacyjnej wręcz informacji, jaka dzisiaj nadeszła z Sejmu. Mianowicie Zjednoczona Prawica traci formalnie większość w Sejmie po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości 3 posłów. W tej chwili Zjednoczona Prawica liczy 229 posłów. No i jakby sytuację polityczną i rząd Mateusza Morawieckiego poniekąd ratują posłowie Kukiz 15, którzy mają porozumienie z Zjednoczoną Prawicą i wspierają ten materiał. Ale jeszcze wczoraj nic się nie zanosiło na taką sytuację, bo głosowania w parlamencie nad wnioskami o wotum nieufności dla 3 ministrów i wicemarszałka Sejmu zostały odrzucone. Proszę o materiał filmowy. Sejm nie wyraził zgody na odwołanie ministrów Mariusza Kamińskiego, Michała Dworczyka i Jacka Sasina, a także wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Opozycja chyba ze względu na to, że mamy rok olimpijski, postanowiła pobić rekord bezzasadnych wniosków o wotum nieufności. Wnioski o wotum nieufności złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli zarzucili politykom złamanie prawa w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych zarządzonych na 10 maja ubiegłego roku. Suma czynności podejmowanych przez ministra Dworczyka doprowadziła do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce. Przeprowadzenie wyborów wyznaczy Sejmu Elżbieta Witek w oparciu o konstytucję, zaznaczył z kolei wicepremier Jacek Sasin. I stanęliśmy jako rząd, jako Rada Ministrów, które ponosi odpowiedzialność za Polskę i za Polaków przed niezwykle trudnym zadaniem. Jak dotrzymać tego konstytucyjnego terminu, a jednocześnie nie narażać w obliczu pandemii koronawirusa zdrowia i życia Polaków. W czasie epidemii rząd szukał rozwiązania, które umożliwiłoby przeprowadzenie bezpiecznych wyborów w pierwotnym terminie. Opozycja jednak tę możliwość zablokowała. Opozycja domagała się także odwołania marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Postawa pana marszałka Terleckiego to nie jest obrażanie tylko tej części sali, ale to jest obrażanie każdej Polki i każdego Polaka, którzy mają inne zdanie niż wasz obóz władzy. Za odrzuceniem wniosków o odwołanie ministrów i wicemarszałka Sejmu zdecydowały głosy Zjednoczonej Prawicy oraz Kukiz 15. No i tak, nic nie zapowiadało w ostatnich dniach takiej oto sytuacji, że Zjednoczona Prawica straci większość. Głosowania przebiegły sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami. Tymczasem dzisiaj 3 posłów, poseł Zbigniew Giżyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski odeszli z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, założyli swoje własne koło poselskie Wybór Polska. Jak panowie skomentują to wydarzenie? Czy rzeczywiście to jest duże zagrożenie dla obecnego rządu, dla większości parlamentarnej? Może od pana doktora rozpoczniemy. Znaczy, jeżeli chodzi o arytmetykę, to tutaj mamy w tej chwili 229, prawda, posłów Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście ciągle mamy w tle zachowania pana Gowina i posłów Porozumienia, prawda? Czyli może być jeszcze mniej. Może być jeszcze mniej. Myślę, że dopóki jeszcze Zjednoczona Prawica trwa, prawda, i to coś tam je łączy wszystkich, którzy w tej Zjednoczonej Prawicy są, plus oczywiście posłów Kukiz 15, prawda, no to ta przewaga jest. Ale ona jest niesłychanie chwiejna, to jest jedna sprawa. Pytanie oczywiście, czy te wybory, o których wszyscy, no w każdym razie w opinii publicznej krąży termin październikowy, prawda, w tym momencie, że one gdzieś tam mogą się objawić. A czy ta decyzja tych 3 posłów przybliżyła
być może kierownictwo partii Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby te wybory były rzeczywiście w październiku tego roku? Znaczy, jeżeli się nie da rządzić, prawda, no to oczywiście, że tak, prawda, to tutaj nie będzie żadnego wyboru, bo pytanie oczywiście o rząd mniejszościowy w sensie takim, że nie będzie przewagi w Sejmie, czyli będzie trzeba liczyć na głosy właśnie czy posłów Kukiza 15, prawda, czy jeszcze innych, prawda, w tym momencie, chociaż tych innych nie ma, żeby było jasne, prawda, bo to też jest tak, że to w żaden sposób nie pojawią się tutaj w tym wszystkim i gra opozycji na to, żeby doszło do przedterminowych wyborów, do upadku rządu jest cały czas, prawda, prowadzona. Natomiast no myślę, że to jest wariant brany pod uwagę bardzo realnie, prawda? Tak bym sądził, jeżeli chodzi o pana Kaczyńskiego czy o PiS, prawda, w tym momencie. Panie redaktorze, a pan jak ocenia tę sytuację z dzisiejszego południa sejmowego? Na pewno Zjednoczona Prawica pozbawia się takiego automatyzmu i oczywistości we wszystkich teraz poczynaniach sejmowych, dlatego że właściwie chyba każde głosowanie musi, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, musi być poprzedzone no, po prostu negocjacjami z posłami, którzy poprą bądź nie dane rozwiązanie. Pewne koszty zawsze takich negocjacji. A to są zawsze pewne koszty i niewykluczone, że jakaś gdzieś może obietnica bądź nadzieja na te zyski w tym przypadku jest po stronie tych posłów, którzy teraz odchodzą z PiS-u, bo w jakiś sposób będą musieli być zachęceni do tego, żeby popierać rozwiązania, które są proponowane przez Zjednoczoną Prawicę. Natomiast tak dla Polski, jeżeli to nie będzie opozycyjność totalna, czyli nie, bo nie, jak nauczyła nas obecna większa opozycja w Sejmie, tylko będzie to opozycja na zasadzie, że przekonajcie nas do swoich argumentów i my podamy swoje, to może to w rozwiązaniach ostatecznych projektów głosowań wyjść na dobre tym rozwiązaniom. Natomiast oczywiście rozmawiamy teoretycznie, jeżeli na to wszystko nałoży się jakaś chęć właśnie skrócenia parlamentu, czy już nawet organizowanie jakichś alternatywnych w stosunku do Zjednoczonej Prawicy list wyborczych, to mamy tutaj chwiejne nogi i tutaj zaczęło się wszystko, to całe domino od Gowina i od wspomnianego w materiale całego zajścia z wyborami kopertowymi, niedoszłymi. Później była piątka Kaczyńskiego, później pewne rzeczy z Solidarną Polską, które właściwie do dzisiaj się jeszcze nie wyjaśniają. Jest to pewne zagrożenie na pewno dla tej władzy, natomiast na ile z tego sobie poradzi obecna większość parlamentarna, większość, która staje się mniejszością, to zobaczymy. A panu zdaniem, jakie były motywy tej trójki posłów odejścia z Prawa i Sprawiedliwości? Bo z posłem Giżyńskim tam była sytuacja, pojawia się taka informacja, że on jest bardzo blisko towarzysko związany z panem Adamem Hoffmanem. No i kilka dni temu okazało się, że w biurze pana Hoffmana było przeszukanie przez organy ścigania, tam robiły rewizje. Z kolei pan Czartoryski ma pewne sprawy prokuratorskie dotyczące jego działalności w okręgu. To też o tym mówiła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. I być może ze strony tych panów oczekiwane nie było, że tutaj może ta władza nas oszczędzi, może nie będą zbyt interesować się, czy to prokuratura, czy powiedzmy CBA, sprawami, które oni prowadzili bądź prowadzą. Nie spotkało się z taką jednoznaczną odpowiedzią i jakąś reakcją kierownictwa PiS-u, stąd może w formie, nie wiem, czy zemsty, czy może właśnie postawienia rządu poniekąd pod ścianą, że nie będą mieć tej większości. Panie doktorze. Ja myślę, że musiało się zrobić gorąco, prawda, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, wewnątrz PiS-u, prawda, jeżeli ci dwaj posłowie, prawda, odeszli, bo kim innym, i myślę, że inna motywacja jest pani Janowskiej, prawda, tak, w tym momencie, i ona jest dosyć niezrozumiała, dlaczego się tam pojawiła pani Janowska w tym wszystkim, chociaż ona sama mówi, że ona jest zwolennikiem energetyki, tej, która nie jest energetyką węglową, etc., ale zostawmy to na bok. Podobno pan Czartoryski, ale to chyba takie zasłony dymne, to coś, prawda, trzeba powiedzieć. Natomiast oczywiście pytanie o próbę szantażu, prawda, bo tu wygląda na to, prawda, że ta dwójka przynajmniej usiłuje zaszantażować całą Zjednoczoną Prawicę.
w swoim, być może w swoim interesie, ale nie wiem tutaj, bo to jest problem. Nie, oczywiście, to nie przesądzamy. Tak, nie przesądzamy tego tutaj, w tej materii, prawda? Na pewno coś jest na rzeczy, zresztą pani Czerwińska o tym mówiła, prawda, że sprawa się wiąże właśnie między innymi właśnie z tymi postępowaniami wobec tych dwóch panów, prawda, w tym momencie i że jakoś to trzeba łączyć. Natomiast jeszcze tu jest jeden aspekt taki istotny. Ja myślę, że rzeczywiście tutaj, że akurat ci panowie, prawda, stracili, myślę, że patrząc na Zjednoczoną Prawicę, jakąkolwiek zdolność do dialogu w tym momencie, prawda, tu, że oni będą próbowali szantażować, myślę, że tu jest inny problem. Mianowicie wzrasta wartość pana Gowina w tym układzie, prawda, w tym momencie, że jeżeli gdzieś będziemy mówili o tym, prawda, w jaki sposób mają projekty Zjednoczonej Prawicy pójść, prawda, no to oczywiście w tym momencie ten układ, te ruchy, które powodował pan Gowin, powodują to, że jego cena wzrosła, prawda? W sensie takim, że będą się musieli bardziej liczyć z tymi, którzy są właśnie w porozumieniu, prawda? Jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo być może ta nasza cała dyskusja idzie w niedobrym kierunku, bo skoro mamy jakieś problemy prokuratorskie, pewne znaki zapytania przy dwóch posłach, to może korzystne jest i dla PiS-u, i dla tych posłów, żeby nie być w PiS-ie. No być może tak. Być może tak jest. Być może tak jest. No, myślę, że będziemy obserwować tę sytuację, ale teraz wróćmy jeszcze do tych głosowań, które miały miejsce w Sejmie odnośnie zaufania dla trzech ministrów i marszałka Terleckiego. No, zostały one odrzucone. Jednak Prawica Zjednoczona się zmobilizowała i odrzuciła te wnioski. Ale co to świadczy o opozycji? No, czy rzeczywiście opozycja liczyła na to, że uda się przynajmniej jednego z ministrów odwołać? Panie redaktorze. Chodzi o to, żeby show must go on. Żeby przedstawienie trwało. No i te przecież wypowiedzi, próby krasomówstwa tych mówców, nawet w materiale tutaj zaprezentowane, to ja rozumiem, że jeszcze jak był początek kadencji Sejmu i wychodził taki Borys Budka i swoje kwieciste puenty mówił, to jeszcze może ktoś tego słuchał. No teraz to się każdy śmieje z tego, jak to ten naród przez jest niszczony, jak to Polka i Polacy coś tam i to i ciągle ta sama narracja i ciągle, chodzi o opozycja w ten sposób uważa, że pełni rolę opozycji. Po prostu ma okazję wtedy więcej w różnych rzeczy powiedzieć na rządzących. Tam w tej dyskusji, kiedy słuchaliśmy tych wystąpień, to tam nic nowego. Ja próbowałam coś wychwycić, co byłoby nowego, świeżego, o czym do tej pory się nie mówiło. Redaktorze, ale po pandemii ludzie może zapomnieli. To trzeba przypomnieć, wyciągnąć może stare nagrania i sobie tam przypomnieć i powtarzać, tylko zmieniać nazwisko ministra. Tak. Ale czy Borys Budka się wzmocnił po tych głosowaniach? Borys Budka, którego przyszłość na stanowisku lidera i przewodniczącego Platformy stoi pod wielkim znakiem zapytania. Czy się wzmocnił, panie doktorze? No nie, przegrane głosowania nikogo nie wzmacniają, prawda? Zwłaszcza, że proszę popatrzeć, znowu ten zestaw przymiotników, prawda, jest stały. Prawda? Tak, w tym momencie tu już nic nowego się nie pojawia. Może jakiś konkurs rozpisać, żeby właśnie nowe podrzucać przymiotniki, język, może tak, najciekawsze tak, im tam powysyłać. To już języki marksistowski, stalinowski, leninowski, prawda, i wszelkie inne. I wy jesteście. Tak. Nie, to po prostu nie da się tego słuchać i żadnej merytorycznej dyskusji. Ale może jak Donald Tusk wróci, to będzie merytoryczna dyskusja, panie doktorze. Są dwie rzeczy, prawda, z tym, z panem, niekończąca się opowieść o powrocie, prawda, pana Tuska. Może o to chodzi. Prawdopodobnie też o to chodzi. Mobilizacja wtedy jest po obu stronach władzy. Jakaś nadzieja musi być zapodana elektoratowi. Tak? Te głosowania, prawda, te wotum nieufności, te cztery wnioski o wotum nieufności, to ja odczytuję to po prostu, że skierowane do elektoratu, że my coś robimy. Tak, desperacja. Jesteśmy ważni, prawda? I że możemy coś powiedzieć, prawda? I możemy nawet nakrzyczeć. Pytanie jest oczywiście takie, że
te wypowiedzi, te przedziwne zupełnie, nie mają rezonansu w różnych portalach i dziennikach, prawda? To jest generalnie rzecz biorąc, wszystko się zamyka wewnątrz Sejmu i jeżeli oczywiście ktoś śledzi to, jeżeli ktoś śledzi, prawda, bo to pytanie jest oczywiście kto, natomiast nie jest to już powielane i to też jest klęska opozycji, prawda, że te argumenty, że oni nie mają rzeczowych argumentów, które mogłyby być użyte przeciwko rządowi jako argumenty realne, prawda? Ale panie, no to musimy też spojrzeć na jakość tych wypowiedzi, tych przemówień. No to jest forma Twittera. Tak. No to jest po prostu, jeżeli przenosi się w formę Twittera na parlament, no to świadczy o tym parlamencie i o tych ludziach, którzy tam są. Ale może tak jesteśmy społeczeństwem, które skupia się i przykuwa uwagę na kilka sekund i jesteśmy w stanie przeczytać kilka zdań. Wchodzimy nasze życie parlamentarne i życie polityczne do tweetowania sobie nawzajem mniej lub bardziej większych złośliwości, to nie wróży to dobrze. Gazeta Wyborcza zapowiadała, że już na początku tego tygodnia będzie zarząd Platformy Obywatelskiej, na którym dokona się historyczna zmiana, mianowicie Donald Tusk obejmie przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Tydzień się kończy. Zarządu Platformy nie było, ale sygnał do elektoratu. Sygnał do elektoratu. Nie sprostowała tej informacji. Sygnał do elektoratu jest, nie idźcie do Hołowni, przyjdzie Tusk i będzie dobrze. Ale nie tylko, to znaczy tutaj Gazeta Wyborcza usiłuje być ponad Koalicją Obywatelską, czy ponad Platformą Obywatelską. Arbitrem. Jak gdyby tak, nie tylko, ale sterując, prawda, i wyznaczając rolę, prawda, w tym momencie. Bo no, ale już ta totalność opozycyjna Gazety Wyborczej tak daleko poszła, że nawet jest opozycyjna wobec zarządu spółki Agora, więc rzeczywiście proces jest bardzo postępujący ciekawe, i chyba niebezpieczny. Skończy, nasza wyobraźnia zawodzi. Tak, zawodzi, tak. Zwłaszcza, że pan Michnik mówi, że to jest działanie PiSu, prawda? PiSu. Rozpad. No, teraz pytanie, kiedy Adam będzie przeciwko Michnikowi. To jest chyba kolejny etap w tym procesie, w tej ewolucji. To teraz przejdziemy do tematu dotyczącego cyberataków. Okazuje się, że 4350 adresów mailowych zostało zhakowanych prawdopodobnie przez hakerów z Rosji. No i w tym 100 tych adresów to są adresy polityków, to są adresy będące na prywatne konta mailowe. Proszę o materiał filmowy dotyczący cyberataków. Ustalenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego wskazują, że ponad 4300 użytkowników poczty elektronicznej stało się ofiarami ataku socjotechnicznego. To konta oferowane przez prywatnych usługodawców. Z tej liczby ponad 100 adresów należy do osób publicznych, m.in. członków byłego i obecnego rządu. Za tym atakiem socjotechnicznym stoi grupa hakerska, którą należy wiązać z działalnością rosyjskich służb specjalnych. Wpisują się w szerszą operację dezinformacyjną prowadzoną przeciwko Europie Środkowej. Sprawa jest poważna, zauważa premier Mateusz Morawiecki. Atak dotknął osób pochodzących z różnych opcji politycznych, a także pracowników mediów i organizacji pozarządowych. Zespół do spraw incydentów krytycznych przyjął rekomendacje w zakresie ograniczenia skutków ataku względem osób pełniących funkcje publiczne. Cyberatak dotknął m.in. szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rosyjski serwis Telegram publikował informacje pochodzące rzekomo z jego skrzynki mailowej. Minister zapewnił, że w skrzynce nie było informacji tajnych. Według rzecznika rządu Piotra Millera nie będzie dymisji ministra, czego chce opozycja. My jesteśmy ofiarami tego ataku, zresztą będziemy zaraz ofiarami dalszych działań dezinformacyjnych. W związku z tym absolutnie tutaj nie ma mowy o tym, żeby pan minister Dworczyk ponosił konsekwencje. Nasza większość parlamentarna jest stabilna, w związku z tym obronimy i pana ministra Dworczyka. Według Michała Dworczyka nadużyć dopuściła się Gazeta Wyborcza. Chodzi o dwa artykuły. Nie było cyberataku z Rosji, za wyciek maili odpowiada osoba z otoczenia Dworczyka oraz państwo na prywatnych skrzynkach. Wysłałem żądanie sprostowania opublikowanych treści. Pojawiają się nieprawdziwe tezy i treści wprowadzające w błąd, w tym między innymi, że zostałem przesłuchany w przedmiotowej sprawie oraz że ktokolwiek poza mną dysponował dostępem czy możliwością zalogowania do mojej poczty mailowej. Minister żąda opublikowania sprostowania na stronie Gazety Wyborczej. Stanowisko Gazety Adama Michnika powiela były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Nie wiemy, kto miał piny i kody. Wiemy też, że nie było złamania
że nie było cyberataku, że prawda leży gdzieś indziej. No właśnie, skąd Grzegorz Schetyna może wiedzieć, że nie było włamania, że nie było ataku, a prawda leży gdzie indziej, czyli gdzie, panie doktorze? Panie redaktorze, no przy takim cyberataku, prawda, przy takim zamieszaniu, wszyscy mogą konstruować sobie dowolne wnioski, prawda, bo one są niesprawdzalne, prawda. No tutaj ten przypadek Gazety Wyborczej, ale też inne portale używały sobie, prawda, mówiąc, wyciągając różnego rodzaju wnioski, prawda, które są wnioskami dowolnymi. Raczej. I też powtarzano to, co było zamieszczane na rosyjskim komunikatorze społecznym, na tym portalu Telegram, no najrozmaitsze historie, które są właściwie nieweryfikowalne tak naprawdę. Oczywiście, że tak, prawda. No tutaj najgorsze jest to, prawda, że opozycja dała się wpuścić w ten manewr zamieszania, jak gdyby kontynuując ten zamieszanie związane z cyberatakiem i rozpowszechniając ten cyberatak również fałszywymi wiadomościami, prawda, bo o to chodziło, prawda, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli jest atak przynajmniej na moją pocztę, prawda, załóżmy, prawda, w tym momencie, to oczywiście to, co się ujawni, prawda, nie musi mieć nic wspólnego z tym, co tam było, prawda? I tak to rzeczywiście było używane w tej chwili. Mhm. I o to być może chodziło, bo to też jest takie, trzeba też powiedzieć, prawda, że to jest element pewnej wojny, pewnego starcia, prawda, można byłoby powiedzieć, doprowadzenia do pewnego chaosu, prawda, to znaczy podtrzymywania, można by powiedzieć, niepewności naszego kraju, prawda, bo to jest jeszcze tak. Tym bardziej, że tego typu ataki to nie są tylko informacje, które zbiera polskie służby specjalne, ale także zbierają służby innych państw. Polska jest państwem wchodzącym w skład NATO, tam szczególnie zwraca się uwagę na tego typu sprawy bezpieczeństwa. No i teraz mieliśmy spotkanie przywódców unijnych w Brukseli, na których jednoznacznie odniesiono się do tych ataków dotyczących Polski, jak się okazuje także Irlandii. Panie doktorze, redaktorze. Tutaj warto zwrócić uwagę na takie oczywistości, które są niezauważone. Zhakowanie skrzynek, prawda? Jeżeli w tym bierze udział wywiad, to korzysta z tych informacji, jeżeli one tam rzeczywiście są, informacje ważne dla funkcjonowania, powiedzmy, państwa, z którego ten wywiad jest, tak? Ale tego nie ogłasza. No bo przecież jeżeli jest jakaś informacja wrażliwa i ktoś wie, że ona została skradziona, to ta informacja się, odpowiedzialny kraj ją zmienia w związku z jakimś tam załamaniem procesu realizacji jakiegoś celu, prawda? No a tutaj mamy od razu wielkie boom, publikowane mniej lub bardziej fałszywe rzekome zawartości tych skrzynek, więc tu wyraźnie jest obliczone to wszystko na zamieszanie wewnątrz kraju, prawda? I zachowywanie się opozycji jak pudło rezonansowe, że ktoś publikuje, zresztą były już próby tam publikacji takich nawet bardzo wulgarnych jakichś materiałów, które absolutnie nie pochodziły z tych skrzynek, no ale oczywiście w takiej sytuacji można wszystko przypisać tym że znaleziono to na skrzynce, no ale odpowiedzialny polityk, ale też i odpowiedzialne media, no powinny podchodzić z wielkim sceptycyzmem do tego, co jest podsuwane, prawda? No bo jeżeli tego, no ale zawsze się ktoś trafi, że nieważne jaki kij i od kogo, ważne, że można uderzyć tego, co ja go nie lubię. No i to jest dramat, jeżeli ktoś tak się zachowuje w polityce. I teraz przejdźmy do kolejnego tematu naszego programu. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą ochrony zdrowia, praw zdrowotnych i między innymi chodzi o prawo do zdrowia seksualnego, między innymi do aborcji i właśnie to prawo jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci. Proszę o materiał filmowy. Autorem raportu jest chorwacki socjalista europoseł Predrag Matić. To jest zdrowie i prawa człowieka. Pozytywne recenzje od tych, którzy widzieli tekst, pokazują mi, że wykonaliśmy dobrą robotę. Celem dokumentu jest wywarcie presji na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, aby uznały tak zwaną aborcję za prawo człowieka i umożliwiły swoim obywatelom nieograniczony dostęp do niej, jak również do szerokiej gamy wysokiej jakości metod i środków
antykoncepcyjnych, do poradnictwa rodzinnego oraz do informacji na temat zapobieganiu ciąży. Z punktu widzenia prawa nie istnieje coś takiego jak prawo człowieka do aborcji. I pogląd taki jest wyrażany zarówno przez Polski Trybunał Konstytucyjny i w oczywisty sposób polska konstytucja ma tutaj pierwszeństwo, ale co szczególnie istotne, pogląd taki, że nie istnieje prawo człowieka do aborcji, jest wyrażany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wskazuje prawnik dr Michał Skwarzyński. Postulaty zawarte w raporcie Maticia są postulatami stricte politycznymi. Politycy nie reprezentują w Parlamencie Europejskim państw, tylko reprezentują jakieś takie czy siakie opcje ideologiczne. Podkreśla politolog dr Mirosław Chabowski. Za raportem głosowali dominujący w Parlamencie Europejskim socjaliści i liberałowie. Przeciw byli europejscy konserwatyści i demokraci. Odrzucenia dokumentu już od tygodni domagały się organizacje obrońców życia. Swój sprzeciw wyrażały także episkopaty niektórych krajów Europy, między innymi Niemiec czy Polski. Panowie, dlaczego taki raport powstaje w Parlamencie Europejskim w tym właśnie momencie, panie redaktorze? On ma wymiar propagandowy, on ma wymiar taki podobny jak na przykład w Stanach Zjednoczonych była legalizowana aborcja i były tworzone sondaże, które miały przekonywać, jakie to poparcie aborcja ma w społeczeństwie. Tutaj jest obliczone to wszystko na taki efekt. Zobaczcie, cała Europa przyjmuje takie rozwiązania. Aborcja jest prawem człowieka. No jeżeli mówimy o prawie do aborcji, to musimy nazwać to wprost. To jest prawo do zabijania. Czy ktoś ma prawo do zabijania? Dlatego, że medycyna, genetyka, wszystkie nauki pokazują, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Wtedy tworzy się osobny organizm, inny niż organizm matki, inny niż organizm ojca. I to jest początek życia. I każdy etap przerwania tego życia, czyli aborcji, to jest prawo do zabijania. Prawo do zabijania. Jeżeli ktoś mówi, mam prawo do aborcji, to mam prawo do zabijania, ale uważamy, że takiego prawa jeden człowiek wobec drugiego nie ma. No chyba, że żyjemy w państwie totalitarnym, gdzie dyktator sobie rości takie prawa, ale my z historii wiemy, do czego to prowadzi. A może rzeczywiście my zaczynamy żyć w systemie, który jest systemem totalitarnym. Myślę tutaj o Unii Europejskiej. Takie głosowania i takie zapisy troszkę, tym bardziej, że mamy tam też jeszcze kwestie odebrania klauzuli sumienia. Tak. W tym kierunku to prowadzi. Panie doktorze, jak pan oceni ten wynik głosowania, bo też jest on... Znaczy, z jednej strony można by powiedzieć skandal, prawda? Z drugiej strony trzeba powiedzieć klęska. To znaczy klęska Europy i klęska człowieka, prawda? Również abstrahując od elementów politycznych, o których tutaj mówiliśmy przy cyberataku, prawda? Bo to jest też wymierzone przede wszystkim w Polskę jednak, prawda? To też jest coś takiego, prawda? Że to jest na tę Polskę w tej chwili, prawda? Są skierowane różnego rodzaju ataki, prawda? I to jesteśmy świadkami, prawda? Tego i ja myślę, że to jest atak polityczny, również skierowany nie tylko w tą stronę, prawda? Żeby Polska nie stosowała, prawda? Czyli żeby w reakcji, prawda? Na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ochrony życia, prawda? Bezwarunkowego, przepiękna sprawa zupełnie, ale myślę również, że to powinno, to jest sygnał do wszystkich innych państw, żeby nie szli w tą stronę. Ale ciekawa jest reakcja też Europy. Wielu środowisk przeciwko tej rezolucji są bardzo intensywne protesty. Włącznie episkopaty, Stolica Apostolska, episkopaty poszczególnych krajów, episkopaty krajów skandynawskich zaprotestowały. Obudziły się różne organizacje chroniące życie, aktywność. Nie, to jest bardzo, bardzo, bardzo silne, bo zresztą proszę zobaczyć, nawet to głosowanie nie miało tak zdecydowanej większości, prawda? Jeżeli popatrzymy nawet arytmetycznie w tym Parlamencie Europejskim. Natomiast jest to jakieś wezwanie do tego, żeby jeszcze bardziej bronić i jeszcze silniej podejmować zarówno działania polityczne, jak i prawne, zwłaszcza na forum międzynarodowym, prawda, nie tylko na forum polskim. Lewica widać, że tutaj bardzo sukcesywnie i systemowo działa, aby wprowadzać te antyludzkie prawa. Natomiast właśnie Europejskie Forum Parlamentarne na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcji, działające przy Parlamencie Europejskim, sporządziło listę różnych organizacji, które są zagrożeniem dla porządku demokratycznego i na tej liście znalazł się Kościół Katolicki, Stolica Apostolska,
znaczy organizacje Kościoła Katolickiego, Stolica Apostolska. Między innymi też są nazwiska niektórych osób, w tym także ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja. Są też organizacje broniące życia. Panie redaktorze, co to jest za lista? Co ona, jakie ona może konsekwencje dzisiaj przynieść? Na pierwszej stronie naszego dziennika napisaliśmy, co to jest za lista. Pokażę może tutaj kolegom. To jest haniebny indeks. To jest po prostu metoda wykluczania z dyskusji publicznej i z udziału w życiu publicznym osób, które myślą inaczej. Wspomnieliśmy tutaj o tych tendencjach do państwa totalitarnego. To jest przykład, jak można w sposób demokratyczny wykluczać całe środowiska, całe społeczności ludzi, którzy myślą inaczej. Ale we Francji tak już jest, bo jest zakaz informowania o skutkach, zagrożeniach wynikających z aborcji, prawda? Jest takie prawo. Czyli nie można prawdy powiedzieć. Tak. Mhm. Nie, no tutaj to stygmatyzowanie, bo to jest oczywiście stygmatyzowanie i to jest znowuż taka metoda, prawda, oddzielenia, prawda, zabrania tym ludziom, którzy tam są, prawda, wolności sumienia, bo to też trzeba było powiedzieć, i wolności do prawdy, prawda? Więc tutaj, jeżeli popatrzymy na tę listę, to jest lista godna, prawda, zazdrości, bo to jest lista taka, która broni godności człowieka, prawda? To jest przepiękna sprawa i myślę, że znalezienie się na tej liście jest honorem. No, tak, dziękuję panom za tę dyskusję. Będziemy oczywiście śledzić to, co się dzieje wokół ochrony życia w Unii Europejskiej. A dzisiaj w naszym programie gościli panowie redaktorzy naszego dziennika, pan Andrzej Mazan, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan redaktor Sławomir Godziński. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejne spotkanie w programie Warto Zauważyć w mijającym tygodniu zapraszam już w przyszły piątek. A teraz życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.